punkcik. Dobra, jakie teraz czeka mnie wyzwanie? Krwawy koniec. Przed upływem czasu zabić 30 wrogów tylko z pomocą egzekucji. Za czas, którego nie wykorzystasz, czeka nagroda w postaci dusz. Na mniejszych i słabszych wrogach egzekucję można wykonać w dowolnym momencie. Większe stworzenia przed zgładzeniem trzeba najpierw ogłuszyć. Okej, okay, no wydaje mi się, że to nie tyle jest ogłuszenie, co po prostu obicie HP do wystarczającego poziomu, ale ja tam nie będę się kłócił. Tylko skaczę. Dalej, a skoczę od razu? Yeah, mogę tak skakać między nimi, fajnie. Dobra. Tylko oczywiście nie będę miał... Mam 5 minut, a raczej samych takich nie będę dostawał. No, już się spełnił. Pozostałe. Dobra, ale tych wydaje mi się najlepiej jest zacząć. Bo po pierwsze jest najszybciej, a po drugie... W sumie nie ma po drugie, po prostu jest najszybciej. No, podejdźcie, podejdźcie. I żryjcie ostrza. No, dawaj. No, widzicie? Nie był ogłuszony, a co? A od razu mogłem go zdjąć. W sensie od razu, no. Raz został ogłuszony i cały czas ten? No, tak chyba nie działa, mi się wydaje, nie? Dobra, tego od razu z powietrza. W ogóle patrzę, jaką to zajebistość wojny pokazuje. Sekiro musiał sobie wykupić ezoteryczny tekst, który daje mu tego, możliwość zabijania w powietrzu, a wojna może to na słabszych przeciwnika zrobić od razu. Nie to chciałem osiągnąć tym atakiem. Dobra, już jestem w połowie. Jeszcze 3 minuty. Kurde, już mam 3000. Jak tak? Jak tak dalej? No przy dobrych wiatrach to może w tym odcinku nawet uda mi się... No kurde! Tu, giń. Przy dobrych wiatrach to może w tym odcinku uda mi się wykupić już tę kosę. Wątpię i to bardzo, ale... Kto wie. Dobra, tego tu. To mi powinno naładować chyba pasek. No. Minimalnie zabrakło. Dobra, 2,5 minuty. Ała. Jeszcze nie? Dobra, lokuj mi się teraz, proszę. Dobra, lecimy. Dobrze. Teraz tego. O, już mam teraz pasek gniewu naładowany. Także dziabiemy. I tniemy. Unik! No, nie wyszedł. Jeszcze 5. Chciałem tego, bo za niego będzie dużo dusz, jak go rozwalę. O, i proszę bardzo, jak bardzo fajnie, szczodrze gra mnie obdarzyła tą egzekucją. No, jeszcze leczenie. No, bier go. Ej, ale drugiego nie zamawiałem. No. Dobra, jeszcze jeden taki upiór. No i proszę bardzo, o wilku mowa. No, także wy umierać. Mogło pójść trochę szybciej, gdyby mi tam nie zabiło tych chyba 3. Nie, 150 chyba to już teraz dostałem. Gdyby mi tam tych 3 nie zabiło tym dziabnięciem, no to... Poszłoby grubo szybciej. No już bym był tych 3 do przodu, no ale... Nie wszystko da się przewidzieć, nie? Dobra. Naładowana furia, czy tam gniew, naładowane życie. Lecę dalej.
Tylko, że to jest takiego faktyczny bieg, że nie mogę na przykład wcisnąć jeszcze lewego przycisku takiej, powiedzmy, lekkiej szarży, albo takiego przyspieszenia do szarży sobie wykonać. Dobra, i to było gdzieś tutaj. Chyba. Tak, to było tam. No, co tam będzie? Co tam było? Tu. Widzicie? Coś jest. No jakieś kowadle, chyba. Że tak to, które mi przypomina kowadło. Co to jest? Niestety, to jest taki problem tego celownika, że to jest celownik, ale nie mogę sobie przybliżyć widoku na nim. A lornetki tu nie uświadczę, także... Ha! Lecimy dalej. Już pół godzinki minęło. I zdjąłem 3 z 4. Czyli co, było zabijanie z upływem czasu, było otrucie mnie, drugie zabijanie pod upływem czasu, ale tam były egzekucje. Powietrzna bójka. Przed upływem czasu zabij 5 wrogów za pomocą kombinacji powietrznych. Okej. Okay. No, czyli generalnie dalej zabijanie przed upływem czasu, ale muszę zabijać w powietrzu. Czyli wybicie. A dawaj, mogę zrobić egzekucję? Nie, nie mogę zrobić egzekucji w powietrzu, niestety, ale mówi się trudno. Dobra, tniemy, obijamy. Dobra, no. No nie tego miałeś, ale dobra. Nie! No właśnie. O, ale zaliczyło! No tego już nie. Ale tego drugiego zaliczyło mi, że zabiłem go w powietrzu. Okej, czyli chyba nie tyle koleś musi być w powietrzu, co po prostu ja go muszę zaatakować z powietrza. Zobaczmy. Tu jeszcze nie. No, podbij. Jedziemy. No, okej. Okay. No to pójdzie gładko. Dobra, jednego sobie tak rozwalę. O Boże, serio? Tą egzekucję też traktuję jako zabicie w powietrzu? Ej, no kurde. Kontrujący blok. Zwiększył się refleks wojny, dzięki czemu może on kontrować ataki z bliskiej dystansu. Gdy macie dosięgnąć cios, wciśnij bumper. No i mówiłem coś o blokowaniu. Czyli teraz po prostu jak będzie blok, to nie będzie po prostu blokady ataku, czy tam niwelacji obrażeń, tylko będzie kontra i przeniesienie tych obrażeń w drugą stronę. Czytaj w kolesia. Dobra, no to żeby nie było, to się dziabnie 2 razy. I leci dalej. Ale kurde, fajnie wygląda to przeniesienie. Szanuję. Co, boisz się krainy cieni, kolego? Wyglądasz, jakbyś się tam urodził. Dobra. Pustoszyciel. Dzięki temu ulepszeniu wojna zadaje większe obrażenia za pomocą elementów otoczenia. Ulepszenia broni. Ulepszenie dodaje się do broni w zakładce kuźnia w menu bohatera. Okej. Okay. No, ty tam se idź. Odblokował mi przejście, które zasłaniał sobą. Nie ta opcja. Ale w sumie mogliście zobaczyć, jak wygląda mapa. Już 3500, czyli niestety w tym odcinku nie uda mi się jeszcze wykupić tej kosy, ale... Elo, nie? O, jest to druga zdolność pasywna. O dziwo, 4. w kolejności, czyli tutaj coś się... Albo tak sobie wymyślili, że tutaj to dadzą. I raczej tak. Albo coś tu się zepsuło, ale wydaje mi się, że raczej tak sobie to ustawili.
Ale ja bym tak szczerze dawał te pasywki w takiej kolejności, w jakiej się je zdobywa, nie? Dobra. Tutaj właśnie, te puste naczynie. No ale o dziwo nie. Nie leciało mi to leczenie tutaj. Czyli jednak to jest tylko do wykupienia u Wulgrima. Okej. Pokaż mi więc, o co chodzi. Premia za użycie zapewnia duszę po zniszczeniu elementu otoczenia w dowolny sposób. Jak miło. Jeszcze więcej dusz. I pasywna znacznie zwiększa obrażenia. No, czyli to, co było powiedziane. Ej, subcio. I co, teraz za każdy element otoczenia będę dostawał? Dobra, może przejdę kawałek dalej, bo tu jest troszeczkę out. Jakieś takie tunele. Dobra, łopej to. No tak, tak to nie zadziała, ale tak mogę. No, celuj. Okej, trzy dusze. A jak rzucę jeszcze raz? Okej, czyli po jednej, znaczy za autka, ale są trzy dusze. Ciekawe, czy to będzie też za inne elementy otoczenia, po trzy dusze. Bo to zawsze trzy dusze więcej, nie? Okej, tu jest jakiś tunel. Nie wiem, jakiś ściek chyba? Ej, ale zajebiście ta broń wygląda. Widać, chyba jest efekt taki nałożony wizualny, bo mam to ulepszenie w nią wpakowane. O, jest nietoper. O, drugi tu. Doskoczę? No, nie doskoczę, ale on bardzo ładnie zeskoczył do mnie. No, dwa. Trzy nietopery zdjęte. O, tam są dusze, plus przy okazji... A ile razy musiałbym gągnąć, żeby to się zniszczyło? Trzy... Cztery razy. No to nie, to nie... Za długo. Lepiej jest po prostu rzucić autkiem kilka razy. Bo dwa razy wystarczą, żeby auto się rozwaliło. No. Dobra, musiał wymach mieć. Znaczy, miejsce na wymach. Okej, mam 3. 606 dusz. Ile tutaj jest? Tu jest setka. I to jest, widzicie? To jest ta taka... ten. To jest zwykła. No chyba, że tam też dostałem setkę, a była taka czarna, bo była w cieniu. To jest też opcja, nie? O, tutaj jakieś przejście, do którego oczywiście teraz nie jestem w stanie... nie jestem w stanie trafić, nie jestem w stanie go wykorzystać, bo jest ono zablokowane, a ja nie mam chwilowo możliwości na jego zniszczenie. Na zniszczenie blokady oczywiście. Dobra, w górę, i lecę dalej. Ej, kurde, nie to. To. Jeszcze raz. Wiesz. I ładnie. Już 3700. Coraz dalej do przodu, coraz dalej. No i lecimy z walką, żeby nie było za nudno. 40 minut. No, wydaje mi się, że... A z tym kontrolę co blogu chciałbym jeszcze sprawdzić, nie? Tylko oczywiście tego nie mogę się ruszać. Więc tak, proszę mi tu oznaczyć. O, ładnie! I to taki cios obszarowy. Na blisko, bo nie wiem, jak to wydziała z dystansu. Dobra, ten przeżył. Nie wiem, czy mnie to cieszy, czy nie. No, chodź. Aj, nie udało się. O, dobra, tam też się nie udało, ale nie oberwałem. I cyk, i cyk. Tu oberwałem, niestety. No, dawaj.
Będziesz się dawał coraz bardziej obijać i co z tego ci wyjdzie? Ale coś mówi, że im dalej będę szedł w fabule, tym nawet tacy prości przeciwnicy będą silniejsi. No, tu już sporo zniszczeń. Jeszcze autko, jeszcze autko. Złamany stopień. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest zombiak. Dobra, no. No. Jedna złapana, drugi złapany, teraz nietoperę. Lecimy, skakamy. No kurde, nie zauważyłem tego drugiego, trzeciego. W praktyce chyba za wszystko, co się wyhealowałem, to mi to właśnie zabrał. Okej. Okay. A właśnie, za taki ten, to jest też 3? Też 3, dobra. O, jest tu Fulgrim niedaleko. To mnie akurat cieszy. Tu. A tu kolejne. Nie wiem, czy to nazywać zombie. O, sporo was. Znowu mówię sporo, a było ich tutaj raptem 5. Dobra, Fulgrim tutaj chyba będzie. Tak? Już jest coraz więcej tych sokołów. O, jest skrzyneczka, jak miło. Dobra, Fulgrim jest tu. Super. No, chwilowo niczym, wiesz? Ale jak tak nazbieram jeszcze 1200 dusz, to będziesz mógł mi zajebistą broń sprzedać. O, 200 teraz dostałem z tej skrzynki, a nie 100. Też fajnie. No w sumie trzeba mnie... No w sumie jestem dalej w fabule. Znaczy dalej w fabule, no... Miejsce jest dalej, więc... Jest to początkowe, więc też więcej dusz leci. Czy kto wie, może za tamto też dostałem. Za tą, co była pod mostem, może też dostałem. Czy pod mostem, no. O tam ciemno, może dostałem tam 150 dusz. Kto wie. Dobra. O, jest kolejna, są upiory. O, jeden jest w każdym razie. A i oczywiście jest też są też kolejne. Kurde, ale może jakbym zrobił te egzekucje na tym. Jakbym wypróbował chociaż. Tą jedną egzekucję, to może bym miał więcej dusz teraz i byłoby mnie stać teraz na tę kosę. Cyk. O, 300 dostałem z tej! Na bogato. Trochę więcej tych stołków, nie? Nie powiem, nie pogardziłbym. Czy tam stołków, krzeseł, innych stołów. A, 5. No, trochę jeszcze by tego musiało być, żeby za same elementy otoczenia sobie to zgarnąć. Dobra, już mam 45 minut. Ale kurde... Jakby był checkpoint, bo nie wiem, gdzie mi teraz checkpoint wrzuci, nie? I dlatego... Nie jestem w stanie stwierdzić, czy mogę już, powiedzmy, bezpiecznie zakończyć odcinek, nie? Że naprawdę, jak to boli, że ja dostaję znak za to nietoperze po jednej duszy. Jakby za nie szło po dwie, to już by był ukontentowany, nie? Dobra, ale mogę sobie na razie zombiaczki odpuścić. To zawsze dwie dusze. A leczenie jest to samo. O, proszę bardzo. Fragment leczenia. I troszeczkę samochodów. Które dostarczą mi troszkę dusz. Ale trzeba ów samochody zniszczyć. Ciekawe, czy byłem w stanie tam dojść. Okej. Odłamek kamienia życia, już drugi.
Co prawda troszkę zmarnowałem leczenie, no ale mówi się trudno. Że w sumie jakbym to zauważył od razu, to nawet bym się nie cackał z tymi, tylko nawet ten nietoperze bym pociął na kawałki. Bym się wyleczył właśnie za... tą. Właśnie za ten kamyczek. Dobra, coraz bliżej. 400, znaczy, no 413 i 4000. A stawka ciągle rośnie. Dobra, go, go. Dobra, tam. Oho, super. Coś większego. Ej, nie było tego auta tu przed chwilą. Zniszczyłem je. No, ładny rzut, nie powiem. No, oczywiście. No, chodź. No, rzucaj. O, świetnie. Ty, co to było? A, po prostu samochód sobie wybuchnął! Wybuchnął, a ten skurczysyn postanowił mi w tym momencie mocno dupnąć. Dobra, to niestety nie było uniknięte. Szkoda. To było już uniknięte. Bardzo zgrabnie. O, myślałem, że idealny unik, ale przecież przysłem egzekucję. Okej, nie ma rączek. Gong na mordę i skręcenie karku. El Clasico, można by rzec. Czemu mnie tak cofnęło? Dobra, na górę. O, jest kolejna porcja dusz. 1700. Coraz bliżej, coraz bliżej. Oj, kolejna porcja. Dobra, no tych akurat już rozwalę w taki sposób. Bo co jak co, ale wolę mieć pełne zdrowie. To może to pełnie mnie nie wyleczą, ale w jakimś stopniu mnie tam troszkę podleczą. Dobra, cicho siedź. Kurde, chociaż może gdyby on mi teraz przyznał więcej, to... Ajajaj. No, nie przemyślałem tego. No. Gdzie on jest? No. Nasz stołem. Ważnie. To kanapą. Ej, no. Bez jaj, ludzie. Jedno i drugie do niego nawet nie doleciało. Dobra, ile teraz? O, 250 teraz dostałem z tej. Dobrze, złap to. I ciśnij po prostu, będzie szybciej. Jeszcze 25 dusz. Okej, jest jakaś taka trochę gorsza skrzynka. Lepsza od tej niż te z duszami i leczeniem. Czy wróć, no, niż te z duszami, nie? Ale dusze albo mnie leczą, albo dają gniew, albo bla 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 bla. O, i ładnie. Już mam 5000. Jak mi Lusia. O, to jedno tak na dupnięcie. Klucz widzącego. Ozdobny klucz z wyrytym symbolem oka. Otwiera pobliską barierę. No, czyli tą barierę, która była tam na górze. Dup. 6 dusz. Szkoda, że tylko 6, no ale... Nie mogę zbytnio wybrzydzać, nie? Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. I już 50 minut. Proszę o checkpoint, naprawdę. No, dość krwawo.
Czy tu mnie czeka jakaś walka? O, jest checkpoint. O, i lecą anioły. Oni lecą, ogarniają, a ja sobie tutaj totalnie słagersko wchodzę i mnie nie widzą. It's nothing. Some demon trick. I know what I saw. He's right. Curiel. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it, ancient. From neither the White City nor the Black Depths, something lost between. Helgard, to arms! Slay him! Super. No nie, czemu? No nie, nie zakończę odcinka teraz. Anielski wierzchowiec. Wciśnij trigger, aby wystrzelić, przytrzymaj, aby oznaczyć wrogów, których zostaną posłane pociski. Fajnie. Piu, piu. No, dobra. No, strzała nie schodzą. W sumie czemu by mieli? Prawda? Za łatwo by było. Dobra, oznaczaj. Chyba dwa oznaczenia i padają. Tak. Jest tylko to celowanie. O, a ci padły od jednego oznaczenia. Coś rozumiem tych dwóch pierwszych, nie? Bo oni tak byli obok siebie, więc mogli dostać ten. Jak to powiedzieć? No mogli oni oberwać każdy od swoich pocisków, tak jakby, nie? Tak dodatkowo jeszcze. Ale nie wiem, dlaczego tamten jeden nie oberwał. Czy dlaczego tamten jeden też na strzała padł. No, ładuje. Fujer! O kurde, to jakiś mocniejszy. Okej, nie wiem, jak bardzo by mnie uszkodziły tamte jego pociski, ale wolę nie sprawdzać. No, oznacz. Dobrze. Leci. Okej, teraz chyba dostałem autkiem od tego demona z dołu. Ale nie powiedzcie mi, że to nie wygląda epicko. Po pierwsze za... w ogóle co to, za to, co się dzieje. Po drugie na... jak już mówiłem wcześniej, na grę sprzed 12 lat. Ta gra wyszła 12 lat temu i już wtedy mogli zrobić taką scenę. Dobra, tamci nie padli. O, dwóch teraz takich. Świetnie. Czyli na myszce poszłoby mi to jakieś 100 razy szybciej, ale mówi się trudno. Ja tam lubię grać na padzie, zwłaszcza w slashery. No, oznacz. Dobra, strzelaj. Au. No, dostałem leczenie na dnie od kogo. Czemu ci nie chcą paść? Autentycznie już. Trzecia salwa taka w nich leci. Albo czwarta, a ci dalej się osłaniają. Pięć i pół tysiąca. No, Wulgrim powinien być zadowolony. No, w każdym razie na tyle zadowolony, aby oddać mi kosę śmierci. O, sporo jakichś małych. Żyjątek.
Ej, nie, jego nie chciałem atakować. Nie wiem, czy te małe to chyba będzie takie przeszkadzajki, one chyba nie dają mi dusz. Oho, a to co? Jakieś duże było. Dobra, tu już są nietopery. Czyli aniołki chyba sobie odpuściły. Ale walka jest dalej trwa. Namierzanko. No. A tak, limit przecież mam. Namierzanko. Ło, ty, co mi... Chciał mi kolec ciabnąć z dołu? Jak to wyglądało? No, oznaczaj. No, temu akurat się kolcowi to udało. 5700. Jak dobrze pójdzie, to sobie jeszcze nawet jakiś atak wykupię. Widzicie to? To jest za duże. O, co i proszę bardzo. Mówisz, że za duże i dostałeś demona. Chyba na minibossa. O, gin! Jezu, ile można wytrzymać? Bo zaraz ja zginę! I po co się odzywam? No, dawaj. Gdzie będzie ostatni checkpoint? Okej, my się widzimy tam. Albo w sumie i nie. Wiecie co? Ten odcinek będzie bardzo długi, więc wydaje mi się, że po prostu podzielę go na pół. I wiecie, będzie jakby jako takie dwa odcinki, nie? Ale po prostu będzie to jeden taki duży, pocięty. Plus jeśli znowu coś się w nim zepsuje, to nie będę w stanie odzyskać pliku, a nie mam zamiaru jeszcze raz tego wszystkiego przechodzić, bo mimo iż mogę, to po co, jak wystarczy tylko odpowiednio dobrze zgrać się z tym. Przecież co za głupoty gadam. Lepiej po prostu sobie nagranie wymontować, o. Więc jeśli na początku następnego odcinka będę mówił, że to jest odcinek czwarty, a nie na przykład piąty czy szósty, a raczej piąty będzie na playliście, no to wiecie już dlaczego, nie? Po prostu potnę go. I tyle. A raczej na pewno go potnę. I co, już 6000? Man! Już by mnie było stać nawet na tą. Na tą drugą moc gniewu. O, kucstenka. O, cześć! To nie jest Tiamat? Katedra Zmierzchu. Uj!
Dobrze, że nie, dobrze, że nie ma kluczy w kieszeni. Pozdro dla kumaty. She wasn't up for having visitors today. Obviously. Dobra. Ty, czekaj, czy tam? Nie. Nie. Tak? Tak, tam jest Wulgrim. Dobra. I znowu takie te punkty jakby. Już na tym przejściu pomiędzy palącą szubienicą a rozdrożem było coś takiego. Tylko oczywiście teraz z tym nic nie zrobię. Bo nie mam sprzętu. Okej, okay, no to na koniec tego odcinka jeszcze sobie wykupię co nieco. A, widzę, że nie za wszystko mi to leci. Za to nie dostaję dużo. A powinienem! No ale dobra. Koniec takiego, powiedzmy, wyderania. Schroni na to. Bueno. Wiesz, czym może mi służyć? Może oddać kosę brata. Ło, co jest? O, nice. Super. Widzę, że kosa też ma swoje ataki. O! I patrzcie, patrzcie! Jestem teraz ciekaw, czy gdybym... Bo nie, na pewno nie byłoby tak, że jakbym kupił tą kosę, to potem ta byłaby za darmo. Nie ma bata. Na bank tylko dlatego, że wydałem na tą 5000, to teraz ta jest za free. No, ale ataki ogólnie są pewnie takie same. Tylko zmienia się ta dodatkowa właściwość. Właśnie, żniwiarza. Atak po doskoku. Dobra, czy mogłem sobie ulepszyć jednocześnie i kosę i to? Chyba tak. Okej, okay, w powietrzu Y. Trigger w dół i... Okej, okay, czyli podczas namierzania w dół i Y. Piekielna brzytwa. Oj, nawet harpun. Dobra, to kupuję harpun. Zwiększa liczbę uderzeń? W jakim sensie uderzeń? Będzie z tego jak w Devil May Cry'u, takie mega cięcie? Tu mogę sobie wziąć jeszcze klingę demona, ale to sobie odpuszczę. Teraz tak, brzytwa czy koszące cięcie? Tutaj w powietrzu, a tutaj na ziemi. No niech będzie to. Ale jest tak, jak myślałem. Najpierw wykupuję level i dopiero potem wzrastają te. Znaczy wykupuję umiejętność, dopiero potem wzrastają poziomy tej umiejętności. Dobra, muszę wyjść od niego, żeby to się odznaczyło. I proszę bardzo. Jak milusio. Ciśnij dół, aby zmienić broń na dodatkową. Jakby nie bardzo czaję teraz o co chodzi, bo mam cisnąć w dół, ale w dół na krzyżaku to mam czy w ogóle cały krzyżak to jest wybieranie między ekwipunkiem, a pod Y-kiem. O! Oj, mogę łączyć. Fajnie. Dobra, jak ten atak wygląda? To jest tu, do tyłu. No, ładnie wygląda, nie powiem. No ale dobra. Broń wykupiona. Bardzo fajnie. A więc eksploracją Katedry Zmierzchu zajmiemy się w kolejnym odcinku. A póki co, żegnam się z wami i zapraszam do następnego. Cześć!